Stefan Grabiński. Opowieść o grabarzu, gawęda zaduszna. Przez dwa lata z rzędu, po tajemniczym zniknięciu Jana Tossatiego, grabarza przy głównym cmentarzu we Foskarze, uskarżali się mieszkańcy miasta, zwłaszcza osiedli w pobliżu miejsca wiecznego spoczynku, na ciągłe niepokojenie ludności przez duchy zmarłych. Podobno jednych dręczyły najrozmaitsze zmory wyśnionej na jawie, drugim zastępowały drogę nocną porą jakieś widziadła. Innym mąciły wieczorne godziny wałęsające się, hałaśliwe po izbach fantomy. Nie pomagały msze odprawiane po domach, ani egzorcyzmy przeprowadzone przez biskupa nad grobami. Owszem, niepokoje płynące zdaje się z cmentarza głównego przeniosły się jakby epidemicznie na inne i wkrótce całe miasto padło ofiarą kapryśnych nieboszczyków. Dopiero przybycie uczonego archeologa i znawcy sztuk plastycznych mistrza Wincentego z Pragi-Gryfa i skuteczne jego rady, jakich udzielił stroskanym rajcom miejskim, położyły kres niebezpiecznym zjawiskom. Mistrz, zbadawszy dokładnie cmentarz główny, zwłaszcza jego pomniki i nagrobki, wydał niebawem książeczkę pod tytułem Satanae opus turpissimum, seu comiterii foscare, regiae urbis profana violatio. Dziełko to unikat w swoim rodzaju, wydrukowane w roku 1500 bez miejsca w języku łacińskim jeszcze średniowiecznym, należy dziś do białych kruków, zapomnianych pod stosem pyłów bibliotecznych. Na podstawie sumiennego studium, które Gryf przeprowadził nad mogiłami, doszedł uczony badacz do wniosku, że cmentarz główny we Foskarze uległ niebywałej w dziejach chrześcijaństwa profanacji. Twierdzenie Wincentego spotkało się w pierwszej chwili z gwałtowną opozycją i niedowierzaniem, gdyż wywody mistrza opierały się na szczegółach zbyt subtelnych dla niewprawnego oka gminu. Lecz gdy wezwani na pomoc z miast sąsiednich artyści i rzeźbiarze osobiście stwierdzili trafność sądu, nie pozostało Radzie Miejskiej nic innego, jak przyjąć z wdzięcznością wyrok i zastosować się do zbawiennych wskazówek. A opinia gryfa była istotnie nader ciekawa i oryginalna. Albowiem dopatrywał się profanacji właśnie w owych wspaniałych pomnikach, w owych stelach grobowych i szumnych napisach, z których słynął na kraj cały cmentarz foskarejski. Przysłowiową stała się piękność tego ustronia zmarłych i każdy podróżnik zwiedzający uroczą Toskanię oglądać musiał choć raz jeden cmentarz we Foskarze. A jednak wykazał mistrz Vincenty po sumiennym przeszło całomiesięcznym badaniu, że poza zbożnym pozorem dostojnych dzieł sztuki kryje się z piekielnym iściem mistrzostwem zamaskowane świętokradztwo. Owe pomniki, kute w marmurze, sarkofagi i grobowce rodzinne były jedynym nieprzerwanym łańcuchem bluźnierstw i szatańskich pomysłów. Spoza hieratycznej pozy nagrobnych aniołów wyglądał lubieżny gest demona. Na ściętych boleścią ustach geniuszów żałoby igrał nieuchwytny uśmiech cynizmu. Pochylone wichurą rozpaczy kształty cmentarnych niewiast drażniły przepychem ciała, rozwianą kaskadą włosów, obłudnym schromem obnażonych piersi. Kompozycje większe powstały z układu kilku figur sprawiały wrażenie dwuznaczne. Jak gdyby rzeźbiarz umyślnie wybrał tematy drażliwe, gdzie granica między wzniosłością bólu a bezwstydem niepewna jest i chwiejna. Niemniej już jednak wątpliwości budziły napisy owe słynne sance foskaryjskie, których uroczystym spadkiem zachwycali się mistrzowie słów wiązanych. Wiersze te czytane na wspak od dołu do góry były haniebnym jedynym w swoim cynizmie zaprzeczeniem tego, co głosiły w kierunku przeciwnym. Były to istne peany na cześć szatana i jego plugawych spraw, hymny bluźniercze przeciwko Bogu i dusz świętości, piosenki o felernie i drożnej ladacznicy. Takim w istocie swej miał być cmentarz. Cóż dziwnego, że umarli spoczywać na nim nie chcieli, że podnieśli złowrogi bunt, domagając się od żywych usunięcia świętokradczych pomników. Toteż pod wpływem odkryć gryfa postanowiono poddać cmentarz gruntownej przemianie. W przeciągu paru tygodni pogruchotano wszystkie podejrzane nagrobki, wykopano płyty, posągi, a odrózgi wynieśli pachołkowie poza miasto. Na miejsce dawnych postawiły rodziny zamożniejsze posągi nowe, ubożsi zatknęli na grobach proste krzyże, w kaplicy cmentarnej odprawił proboszcz przez trzy noce egzekwie, zakończone wielkim nabożeństwem oczyszczalnym. I oto po dokonaniu tych wszystkich czynności zmarli przestali nawiedzać miasto i cmentarz ukoił się, ogrążając w cichą zadumę lat dawnych. Wtedy zaczęły wśród ludzi krążyć przeróżne opowieści o minionym zdarzeniu i powoli kształtowała się legenda związana z dawnym grabarzem Giovannim Tossatim, przezwanym nagle ni stąd ni zowąd Janem Hieną. Przyczyniła się do tego w znacznej mierze śmierć jednego z miejskich żałobników, zaszła wkrótce po rekonstrukcji cmentarza. Człowiek ten poczynił przed zgonem ciekawe zeznania – które wyjaśniły nagłe zniknięcie Tosatiego, oszczędzając władzą trudu nadaremnych poszukiwań za rzekomo zbiegłym złoczyńcom. Spowiedź ta podawana z ust do ust rozeszła się szeroko po okolicy i ubarwiona bujną fantazją ludu, weszła z czasem w krąg owych ponurych gawęd i opowieści, które znikąd rodem obłędu dzieci przędą czarne swe nici na kołowrotkach wieczorów zadusznych. Giovanni Tossati pojawił się we Foskarze po raz pierwszy mniej więcej przed laty dwudziestu. Ubrany nędznie, niemal w łachmanach, zrazu budził powszechne podejrzenie i gmina chciała go nawet z miasta wydalić. Niebawem jednak zdołał zaskarbić sobie względy mieszkańców i władz, którym przedstawił się jako zubożały kamieniarz i rzeźbiarz nagrobków. Poddany egzaminowi próbnemu wykazał świetne zdolności i rękę zaprawną w kunszcie. Nie tylko więc pozwolono mu pozostać w mieście, lecz ulegając dziwnie uporczywą prośbom artysty, mianowano go grabarzem przy cmentarzu głównym. Odtąd miał stawiać na grobki i grzebać zmarłych. Utrzymywał bowiem, że równoczesne spełnianie tych dwóch obowiązków stanowi dlań nierozerwalną całość że oddawanie ostatniej posługi zmarłym wiąże się u niego najściślej ze sztuką stelograficzną i nie potrafiłby wystawić nieboszczykowi pomnika, nie pogrzebawszy go w przódy własnoręcznie. Dlatego też później, chociaż sława jego objęła szersze kręgi i znany stał się i w miejscach odległych, ani razu nie przyjął korzystnych propozycji, jakie mu czyniono ze wszystkich stron. Uwieczniał pamięć zmarłych wyłącznie na swoim cmentarzu. Z początku dziwactwo to dało niejednemu pochop do żartów i drwin, lecz z czasem przyzwyczajono się do rozmaitych kaprysów artysty grabarza, bo dzieła, które wychodziły spod jego dłuta, zyskiwały wkrótce ogólne uznanie nawet u pierwszorzędnych znawców. Skromny dotąd cmentarz stał się w przeciągu kilkunastu lat arcytworem sztuki sepulkarnej i dumą foskary, której zazdrościły inne miasta. Z obdartego Lazarona przedzierzgnął się to w poważnego obywatela cieszącego się powszechnym szacunkiem. Człowieka majątnego, jednostkę wpływową i znaczącą. Wreszcie wybrano go rajcą i przewodniczącym syndykatu miejskiego. Piastując tak wysokie urzędy nie grzebał już osobiście, lecz wręczał się całym zastępem pomocników kopaczy, których wyszkolił w przedziwny iście sposób. W ogóle wprowadził to Sati w procedurze chowania szereg oryginalnych ulepszeń skracających pracę do połowy i przyspieszających tempo czynności. Niemniej jednak wierny dawnej zasadzie nie opuścił żadnego pogrzebu i czuwał we własnej osobie nad porządkiem jego części składowych. Gdy już ciało spuszczono w grób, wtedy sam zrzucał łopatą pierwszą grudź ziemi, resztę dzieła zostawiając służbie. W ten sposób funkcje grabarskie Tosatiego nabrały poniekąd charakteru symbolicznego, przeszedłszy zwolna w rodzaj idealnego wspomnienia, lecz znak zewnętrzny pozostał i za żadną cenę nie byłby odstąpił od przyjętego zwyczaju. Już to w ogóle był Giovanni Tossati dziwacznym człowiekiem. Sam wygląd zewnętrzny zwracał uwagę przechodnia. Wysoki, barczysty, z szeroką, ponurą twarzą. Wiecznie uśmiechał się zagadkowym skrzywieniem ust. Wzrok miał jakiś niepewny, pochyły. Może spojrzenie mimowoli stosowało się do sposobu trzymania głowy zawsze pochylonej ku ziemi, którą zdawał się pilnie przepatrywać. Miejscy żartowni się mawiali, że to Sati węszy trupy. Mimo sławy zdolnego rzeźbiarza, właściwie grabarz był nielubiany. Ludzie bali się go i ustępowano mu z drogi. Nawet utarł się przesąd, że spotkanie go o wczesnej godzinie dnia niedobrze wróży. To też, gdy po dziesięcioletnim pobycie we Foskarze postanowił się ożenić, żadna z mieszczanek nie chciała oddać mu ręki. Nie skusił ich niezmierny dobrobyt Giovanniego, nie znęciły obietnice życia w dostatkach. W końcu poślubił ubogą wyrobnicę z sąsiedniej wsi, sierotę zdaną na łaskę i niełaskę losu, lecz szczęścia w rodzinie nie zaznał. Po roku małżeństwa żona wydała mu na świat dwoje bliźniąt, jedno nieżywe, drugie dziwacznie ukształtowane w łonie matki. Potworek niepodobny do ludzkich dzieci umarł trzeciego dnia po porodzie. Zrozpaczona kobieta znikła nagle z domu i wszelkie poszukiwania zbiegłej spełzły na niczym. Odtąd żył sam opodal cmentarza w swym białym, murowanym domu i ludzi widywał chyba na pogrzebach. Tylko nocami dopóźna świeciło się w oknach jego mieszkania i nieraz dochodziły stamtąd sąsiadów ochrypłe okrzyki pijanych ludzi. To saty miewał niemal noc w noc jakichś gości, lecz nie byli nimi zapewne mieszkańcy Foskary. Nikt w mieście tym się przynajmniej nie chlubił. Zjeżdżały przed dom grabarza jakieś pojazdy, czasem sute kolasy. Wysiadali jacyś obcy ludzie ze stron nieznanych i wchodzili do wnętrza. To znów wtaczały się skrzypiąc przez bramę wjazdową ciężkie wozy, zwykle puste. Na które ładowano jakieś skrzynie, mocno obite paki, by wywieźć je precz, nie wiadomo gdzie, przed wrzaskiem rana. Wszystkie te tajemnicze ruchy rzeźbiarza śledziło miasto tylko z daleka, nie śmiejąc mieszać się do spraw człowieka dziwnego, który przejmował strachem i grozą. I już wtedy osnuły grabarza i jego domostwo ponure legendy narastające z latami. Gawędy cmentarne, przepojone rozkładem zwłok i czadem zgnilizny, mówiono, że Jana nawiedzają umarli i wiodą z nim po nocach tajne rozmowy o rzeczach nie z tego świata. Dlatego nikt nie odważył się podkradać pod jasno oświetlone okna i przypatrywać gościom. To Saty wiedział o krążących o nim powieściach i nie starał się im przeciwdziałać. Owszem, jakby usiłował obsząść się jeszcze gęstszą siecią tajemnic, by ukryć poza nią swoje ciemne życie. Cała fortuna świętokradcy wyrosła z cmentarnego podłoża, dom jego mienie i życie nasiąkło z biegiem lat rupim za duchem. I wszystko uchodziło bezkarnie. Póki chodził po ulicach Foskary, umarli zdawali się znosić cierpliwie wyrządzoną obelgę, jak gdyby demon złatkwiący w tym człowieku utrzymywał na uwięzi świat cieniów, jak gdyby satanistyczna wola grabarza pętała wszelki objaw buntu z bezczeszczonych nieboszczyków. To Sati wciąż chodził po świecie wysoki, nieco przygarbiony i wciąż śmiał się nie wiadomo do kogo. Uśmiech ten w latach ostatnich jego ziemskiej wędrówki nie zszedł mu z twarzy ani na chwilę i stał się nawet jakby łagodniejszy. W ogóle twarz Tosatiego w tym czasie sprawiała wrażenie mumii z zakrzepłym na wieki wyrazem. Była to ciągle niezmiennie uśmiechnięta twarz dobrodusznego poczciwca. Kamieniarz nosił od dwóch lat Stanę gipsową maskę. Materiał, z którego ją dał sporządzić, naśladował tak wybornie karnację ciała, maska przywierała tak szczelnie do twarzy, że jej nie zauważono. Chodził pomiędzy ludźmi swobodnie, nie wzbudzając podejrzeń ni śmiechu. Dopiero przypadek odkrył jego lice prawdziwe z owej epoki. Zajście dziwne, wyjątkowe, po którym nie miano go już więcej oglądać pośród żywych. Stało się jesienią w jeden z tych dni smutnych, deszczowych. Gdy nabrzmiała wilgocią ziemia, osnuwa się mglistą za dymką. Spłakany dżem świat grąży w ponurą zadumę. Po południu w najgorszą szarugę odbył się pogrzeb. Chowało miasto najbogatszego obywatela, powszechnie cenionego kupca i właściciela przędzalni jedwabiu. Olbrzymi orszak żałobny, złożony z przedstawicieli pierwszych rodzin mieszczańskich, z wszystkich cechów i najświetniejszej młodzieży, odprowadził zmarłego na cmentarz gdzie spoczął w grobowcu rodzinnym. Tosati był w dniu owym w świetnym humorze i ukradkiem zacierał z zadowoleniem ręce. Zmarły był człowiekiem niezwykle zamożnym i złożono go do trumny w stroju nader kosztownym. Przy zdejmowaniu zwłok zmarł, zauważył grabasz na palcu średnim i małym dwa brylantowe sygnety, a na piersiach bezcenną spinkę z rubinu. Ponadto od dawna już nie grzebał ciała zachowanego w tak dobrym stanie, nadającego się tak doskonale do badań anatomicznych. Stary profesor Spadwy będzie z niego tym razem bardzo zadowolony. Podwójny łup zapowiadał się wcale pięknie. Wymagał wprawdzie pracy ciężkiej i żmudnej, zwłaszcza że grobowiec zamykał się solidnie, lecz sprawa warta była trudu. Przyszła mu nagle ochota zaglądnąć tego wieczora do gospody pod Chieną, Austergii niedaleko cmentarza, który był potajemnym założycielem. Dom ten wybudowany przed laty dzięki jego skrytym staraniom i funduszom ochrzcił tym dziwnym wezwaniem nieznajomy cieśla przybyły na specjalne żądanie grabarza. Nazwę usprawiedliwiał front budynku z podobizną kamienną hieny, prężącej swój cętkowany grzbiet nad resztkami padliny. Wkrótce zagroda stała się punktem zbornym karawaniarzy i żałobników, którzy tutaj po każdym pogrzebie odprawiali stypę, przepijając świeży zarobek. Giovanni z zasady nie pokazywał się w tej jaskini gry i nocnych chulatyk, chociaż lubił tamtędy przechodzić nocną porą i przysłuchiwać się pijanej ochocie swoich ludzi. Mimo to owego wieczora nie zdołał oprzeć się pokusie i postanowił inkognito wmieszać się pomiędzy cmentarnych pachołków. Przebrał się tedy nie do poznania w bogaty strój szlachcica wyższego typu. Wdział niedostępną maskę, przyprawił brodę i, nasunąwszy na głowę skrzydlaty rycerski kapelusz, wszedł do gospody wcześniej niż inni, by obserwować swobodnie pośmiertny bankiet swych dzieci. Tego wieczora naschodziło się do oberży ludzi sporo najrozmaitszych stanów i zawodów. Czas był słodny, nuda dławiła w domu, a i odpust, który przypadł na zajutrz, sprowadził mnóstwo gości z okolicy. Gospodarz zagrody, chytry, filuternie uśmiechnięty starowina, biegał od stołu do stołu jak fryga. Zwijał się, pochrząkiwał, dolewał wina, zachęcał do śpiewu. Gromada wędrownych cyganów, przykucnąwszy w kącie sali, przygrywała smętno dzikie piosenki, wtórowały lirne dziady. Koło ósmej wieczorem weszli karawaniarze i gospoda nabrała właściwego stylu. Tosati nie brał udziału w rozmowie. Zasunięty w ciemny kąt izby, zasłonił twarz szerokim skrzydłem kapelusza z obawy, by go nie poznano, i milczkiem spełniał tylko niezliczone kubki starego miodu. Słuchał. I obserwował. Humory były nadzwyczajne, nastrój, zwłaszcza po wejściu żałobników wyśmienity. Sypały się anegdoty, skrzyły dowcipy, pryskały rakiety żartów. Zwłaszcza Piotr Randone, szwajcar żałobny, wysoki, chudy jak laska drap, prześcigał towarzyszy w kreśleniu obrazków jurnych, których treść czerpał z przeżyć własnych. Koło północy gospoda zaczęła się opróżniać. Znużeni pijatyką, goście wysuwali się pojedynczo z odmionego domu i znikali w czerni nocy. Tosati przybrawszy miarkę, zadrzemał. Ręka opadła leniwo na stół, ściągając z ociężałej głowy ochronny kapelusz. W jakiejś chwili obezwładnione napojem ciało ześliznęło się z ławy i spadło ciężko na podłogę. Grabarz nie przebudził się. Opilczy sen zmógł go zupełnie. Dobroduszna maska zaczepiwszy o nogę stołu, zesunęła się z twarzy i z cichym szelestem potoczyła pod krzesło. W zgiełku nie zwrócono zrazu na to uwagi i Giovanni spał smacznie pod ławą, nie zaczepiany przez nikogo. Lecz gdy przy dwunastej austeria opustoszała i pozostało tylko czarne bractwo śmierci, leżący pod ławą gość w stroju dostojnym skupił na sobie ciekawe spojrzenia ostatnich piesiadników. A ten się dopiero ululał niecnota. Pił jak na stypie. Dalej z nim do światła. Zobaczymy, co to za gagatek. Jakiś bogaty kupiec lub rycerz włóczęga w pogoni za przygodą, Nurze, wydobyć go spod ławy. Parę skwapliwych ramion wyciągnęło się ku śpiącemu i położyło go na wznak na podłodze. Lecz ujrzawszy wyraźnie twarz spitego mężczyzny, wszyscy jednym rzutem cofnęli się. W oczach żałobników zaświtało przykre zdumienie, bo oto korpus nieznajomego, odziany w wytworne, miękkie szaty, miał głowę trupa. Pozapadane głęboko otchłanie oczodołów zionęły chłodem śmierci. Skóra wyżółkła, pokurczona zlewała się barwą z wyskakującymi kośćmi policzkowymi. Czaszka bez włosów bez uszul śniła gładką gołolędzią piszczeli. Głuchy pomruk przebiegł gromadę karawaniarzy. Sprawa zaniepokoiła ich. Pierwszy zorientował się Randone. Co to za głupi żart? Który z was wyciągnął nieboszczyka z nory na maskaradę? No, przyznać się, póki czas. Zapadło milczenie. Patrzyli na siebie w osłupie, nie rozumiejąc o co chodzi. Żaden nie poczuwał się do winy. Ha! podjął szwajcar. Na razie mniejsza o to. Rozprawimy się z żartownisiem później. Teraz brać go za bary, póki czas i prosto na cmentarz. Za dwie godziny dnieje, czasu mało. Trzeba się spieszyć, nim wzejdzie dzień. Jeśli miasto się dowie, zginęliśmy. W milczeniu spełnili rozkaz. Sześciu karawaniarzy podniosło to Satiego i włożywszy na ramiona, wypadło z nim przez drzwi oberży na drogę cmentarną. Szli szybko, rozglądając się z przestrachem, czy kto nie podgląda, nie zważali na błoto po ulewie obryzgujące im nogi po kolana. Brnęli na przełaj gościńca, po bajurach, chlupoczących deszczówką. Pędził ich dziwny lęk i rozkaz niby przewodnika, niby czyjś inny, niby jakaś konieczność wewnętrzna. Nie rozumowali nic, nie czuli dziwnej ciepłoty zwłok, nie spostrzegli, że ręce truba jeszcze nie przegniły. Nie zwrócili na chwilę uwagi na różnicę stanu głowy i reszty ciała. Byle naprzód, byle prędzej, byle raz z tym skończyć. Zanurzyli się w chłodne aleje cmentarza, minęli główną, przeszli parę bocznych i skręcili w prawo pomiędzy świeże groby. Przy jakimś ukrytym wśród gąszczu Jaśminu przystanęli i złożyli go z ramion na ziemię. Za łopaty rozległ się cichy rozkaz Piotra Randone. Żwawo chwicili za styliska i zaczęli wyrzucać mokre grudy. Za kwadrans był już dół głęboki. Na z nim! odezwał się ponownie szwajcar. Tossati nie drgnął, nie poruszył się. Spał jak zabity fatalnym żelaznym snem. Skwapliwe czarne ręce uniosły go trochę ponad ziemię i strąciły w jamę. Głuchy stęk upadającego ciała zlał się z uderzeniem motyk i łopat zarzucających z powrotem grób. Ludzie pracowali z rzadką gorliwością, jak opętani na wyścigi. Za parę minut dół wyrównano nie do poznaki, a świeżo naniesiona i ubita na prędce darń dokonała reszty. Wtedy odetchnęli. Otarli z zbrukanymi rękoma perlisty pod z czoła i spojrzeli po sobie dziwnym, zagadkowym wzrokiem. Potem nic nie mówiąc, zabrali łopaty i spiesznie oddalili się ku wyjściu. Była może druga nad ranem. Począł padać znów deszcz drobny, przesiany jakby przez przetak. Z cmentarnych brzus spływały mokre różańce łez, ściekające cicho po ścieżkach. Wilgotne gałęzie krzewów gieły oślizgłe z Rozchwiane smutno na wietrze pałeczki żałobnice. Szary blask przed świtu, przepruwszy ścianę drzew, przepatrywał zdziwiony smętną ustroń. Takie jakieś złe, oślepłe kirem nocy załopotały złowieszczo pośród konarów i zaszyły się głębiej między liście. Mrzył deszcz, szumiały drzewa, mętnią brzask. Z bramy cmentarnej wysuwał się ukradkiem długi czarny orszak karawaniarzy. Chud ich ciężki, niepewny, głowy nisko opuszczone na piersi.